bardzo dobrzy lekarze oraz ludzie myślący poważnie o zdrowiu powinni o leczeniu zapomnieć. Powinni głównie myśleć o pielęgnowaniu i wzmacnianiu zdrowia. I to sobie uświadommy. Leczenie, proszę Państwa, dlaczego przeciętny człowiek, może nie przeciętny, ale nie lekarz, nie powinien zajmować się leczeniem? Wiecie dlaczego? Bo leczenie i leki mają mnóstwo działań ubocznych. I w zasadzie lekarz powinien w swoim sumieniu rozważyć, czy zastosowane leczenie nie spowoduje więcej negatywnych następstw, czyli tych ubocznych, niż te, które chce osiągnąć, zapisując lekarstwo. Lekarstwa to, proszę Państwa, są trucizny de facto. I człowiek, który nie wierzy w to, niech zrobi prosty eksperyment. Niech sobie kupi dowolne lekarstwo w aptece, a w tej chwili już i nawet w supermarkecie i weźmie stokrotnie wyższą dawkę niż tam jest zalecana. Bardzo szybko przekona się, że się zatruł, bo to jest trucizna, tylko że dawka jest za mała, żeby się całkiem zatruć. Tego, proszę Państwa, nie ma, gdy stosujemy żywność. Suplementy na przykład. Suplementy nie są lekarstwami i one nie mają działań ubocznych. I tak naprawdę my powinniśmy się interesować procedurami, które nie mają ubocznych skutków. Te owszem, o tym trzeba wiedzieć, bo czasami na krótką metę leczenie jest uzasadnione, ale tylko i wyłącznie na krótką metę i szybko wycofywać się z niego ze względu na działania uboczne. Natomiast tutaj to, co mój szanowny przedmówca opowiadał o tym w cudzysłowie, proszę Państwa, leczeniu jadem skorpiona, to tak naprawdę wcale nie jest leczenie. To jest stymulacja naszej odporności. To nie jad skorpiona zabija komórki nowotworowe. On tylko na tyle mobilizuje naszą odporność, że odporność te komórki nowotworowe potrafi zlokalizować, a następnie zlikwidować. Na poprzednim, proszę Państwa, wystąpieniu 2 tygodnie temu wspomniałem o stosowaniu z powodzeniem, stosowaniu środka, który jest środkiem na pasożyty, na robaki. Ten środek to jest chemiczny środek, nazywa się fenbendazol i ten środek powoduje, że komórka ma jeżeli trafi ten środek do komórki, komórka ma upośledzoną tak zwaną glikolizę, czyli rozpad glukozy na dwie części i wtedy komórka, zwłaszcza komórka nowotworowa, która pozyskuje energię wyłącznie z glikolizy, ona nie ma innych źródeł energii, komórka nowotworowa wtedy, gdy glikoliza jest zablokowana, obumiera, no bo nie ma energii. Owszem, fenbendazol jest do pewnego stopnia leczeniem, tyle że to jest odrobaczanie, czyli pielęgnowanie zdrowia, aby nie nosić tych robaków. I tutaj właśnie uczulam. Pielęgnowanie zdrowia, nie leczenie. I właśnie ten ruch, który tutaj jest, którego wy jesteście przedstawicielstwem, to jest ruch ludzi
myślących kategoriami zdrowienia, a nie kategoriami toksycznego leczenia, które no w obecnym czasie dominuje w umysłach większości ludzi. Ludziom się wydaje, że można sobie być zdrowym poprzez proces leczenia. Nic bardziej mylnego. Proces leczenia, owszem, zdarza się, że ktoś przeprowadza leczenie za pomocą leków i później jest zdrowy. Ale to, proszę Państwa, nie jest wynik leczenia. To jest wynik, że ten człowiek wyzdrowiał nie dzięki leczeniu, tylko najczęściej pomimo leczenia. To jest taka uwaga na temat leczenia, zdrowienia. Teraz, proszę Państwa, chciałem tutaj opowiedzieć, no ja to już wielokrotnie poruszałem, sprawa normobarii. Normobaria to jest pojęcie, które żyje no, niecałe 10 lat. Do tej pory ludzie robili wysiłki, aby swoje zdrowie wzmacniać przez najróżniejsze metody. Metody ruchu, metody odżywiania, minerały, mikroelementy, witaminy, odpowiednia dieta, a więc tutaj ekologiczne produkty, tak jak tutaj właśnie pan Robert organizuje i wiele osób dzięki temu odżywia się ekologicznie, ale do niedawna praktycznie no, były pewne zaczątki wykorzystania atmosfery, którą oddychamy, do procesu zdrowienia, jak na przykład tlenoterapia albo hiperbaria. Również stosowanie gazu, dwutlenku węgla. To słynny profesor Konstantin Butejko. Ale proszę Państwa, nie było takiej syntetycznego zebrania wszystkich elementów atmosferycznych, które by wpływały na organizm w sposób optymalny. Bo wiemy, proszę Państwa, że zastosowawszy nadmiar tlenu, no to niestety szkodzi. Zastosowanie nadmiaru dwutlenku węgla też źle. Zastosowanie wodoru, bo wodór to jest w ogóle nowum w tym podejściu, no również źle. Cały problem w normobarii polega na właściwym zbilansowaniu tych elementów i oczywiście jeszcze też ciśnienie. Bo wiemy, że gdy ciśnienie spada, no to się czujemy słabo. Gdy jest wyższe, czujemy się dobrze. Natomiast do jakiej, proszę Państwa, wysokości to ciśnienie może wzrastać. I tutaj nie ma bezpośrednich przekazów. Są przekazy pośrednie. Otóż, proszę Państwa, na przykład taki przekaz, jakie ciśnienie panowało przed potopem, czyli no, w przeszłości, tysiące lat temu. I skąd możemy wiedzieć, jakie ciśnienie panowało? Więc do dnia dzisiejszego możemy znaleźć pęcherzyki gazu w bursztynach. Bursztyn, a tam pęcherzyk gazu. I ten pęcherzyk gazu możemy zbadać. Na przykład pod jakim ciśnieniem jest ten gaz w tym pęcherzyku. Zbadano, że jest pod wyższym ciśnieniem niż aktualnie 1000 hektopaskali.
Wiemy, proszę Państwa, że współcześnie rosną najwyższe drzewa, które istnieją na świecie. Jakie to są drzewa? Kto wie? Sekwoje. Osiągają ponad 100 metrów, prawda, wysokości. A znamy, proszę Państwa, wykopaliska, w których znajdujemy pnie drzew o wysokości 150 metrów. Wiecie, o czym to świadczy? 100 metrów, 1000 hektopaskali. 1500 hektopaskali, 150 metrów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale woda do najwyższych partii sekwoi no idzie jednak pod ciśnieniem 1000 hektopaskali i wyżej już nie pójdzie, bo wysokość odpowiada. I tutaj mamy pośrednią informację, jakie ciśnienie jest i było przed potopem. Ale oczywiście to ciśnienie również możemy wywnioskować z zachowania się organizmu człowieka, który nurkuje w wodzie. I wiemy, że dopóki nurkujemy do 5 metrów głębokości, czyli jakie ciśnienie? 1500, bo 5 metrów to jest pół atmosfery. To, proszę Państwa, organizm nasz w ogóle tego nie odczuwa negatywnie. Ale nurkowie wiedzą, że gdy nurkują głębiej, to już zaczyna się problem i potrzebny jest tak zwany przystanek dekompresyjny, jeżeli nurkujemy głębiej, poniżej 10 metrów, musimy przed wynurzeniem zatrzymać się, odczekać, aż banieczki azotu się wydostaną i wtedy dopiero możemy się wynurzać. A więc wskazówka taka, że owszem, 1500 jest ok, jest w pełni bezpieczne, ale już więcej niekoniecznie. Proszę Państwa, dotychczas przed odkryciem zjawiska i tego zagadnienia normobarii była hiperbaria. Ale hiperbaria to było tak, 100% tlenu i ciśnienie nawet 3500 hektopaskali. I istotnie w niektórych stanach chorobowych to dawało takie znakomite dotlenienie, że no, rany goiły się znacznie szybciej, oparzenia i inne sprawy, ale mieszkać na dłuższą metę w ciśnieniu 3500 hektopaskali, to zaraz pojawią się problemy z pęcherzykami płucnymi, gdyż nadmiar tlenu wtedy, proszę Państwa, jakby aktywność tego tlenu na pęcherzyki płucne to jest nie tak jak 100% tlenu, ale razy 3,5, bo 3,5 atmosfery. Czyli no, prawie 300, 350, 450%. Wtedy, proszę Państwa, pęcherzyki płucne ulegają spaleniu, oparzeniu tlenowemu i zapalenie płuc i problem. To wszystko, proszę Państwa, jest ominięte w atmosferze normobarycznej, gdzie stężenie to aktywne, to przeliczeniowe tlenu, to jest 40% i wtedy wszystko dzieje się bardzo dobrze. Gazem, który powoduje, że tlen znacznie efektywniej dochodzi do tkanek niż gdybyśmy samym tlenem oddychali, jest dwutlenek węgla, który, proszę Państwa, to jest zjawisko Hendersona-Bora, konkuruje w tkankach
w naczyniach włosowatych z tlenem i gdy dwutlenku węgla jest dużo, to on wypiera tlen z hemoglobiny do płynu tkankowego i wtedy utlenowanie tkanek dzięki dwutlenkowi jest wielokrotnie lepsze. To jest zjawisko Hendersona-Bora. Opisane notabene na początku XX wieku. No o tym oczywiście zapomniano. I proszę Państwa, uzyskując właśnie atmosferę normobali, obserwujemy, proszę Państwa, bardzo ciekawe efekty terapeutyczne. I na przykład, bo widzimy, że wszystkie procesy naprawy zdecydowanie szybciej zachodzą w warunkach normobarycznych. I ja tutaj już opowiadałem o tym przypadku. Mój znajomy weterynarz zrobił właśnie komorę normobaryczną dla małych psów i zdarzyło się, że trafił do niego pies ze złamaną łapą, kość złamana, którą jeżeli się unieruchomi, to kość zrasta się w przeciągu 18 dni. Ten pies był wkładany nie na stałe, mógł być włożony na stałe, ale był włożony na 3 godziny codziennie. I to 3 godziny codziennego oddychania atmosferą normobaryczną spowodowało, że już po 6 dniach był pełny wzrost kości. Czyli nie 18 dni, tak jak normalnie w tej atmosferze, tak 3 godzinna ekspozycja na warunki normobaryczne spowodowała, że 3-krotnie skrócił się czas zrastania się kości. Podejrzewam, że gdyby ten pies tam był stale, czyli no, nie wychodził, to podejrzewam, że w 3 doby kość by zalała. Bo tak bardzo przyspiesza proces regeneracji. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli macie taki problem sami albo bliscy, że coś na przykład nie chce się goić, to mamy w tej chwili bardzo fajną metodę nieinwazyjną, nie mającą ubocznych efektów, bo wiemy, że hiperbaria ma działania uboczne, normobaria nie ma działań ubocznych. Oprócz tego nie ma ograniczeń czasowych. W normobarii, proszę Państwa, można żyć całe życie i wtedy właśnie spodziewamy się dzięki tej zawartości tych gazów oraz zawartości wodoru, że jest to droga do osiągnięcia długowieczności. Mechanizm tego jest prosty. Rodniki hydroksylowe, czyli rodniki tlenowe są, proszę Państwa, neutralizowane, że tak powiem, in statu nascendi, czyli w miejscu powstania. Rodniki hydroksylowe odpowiedzialne za przyspieszone spalanie się naszych komórek powstają w wyniku metabolizmu w mitochondriach, a w zwiększonych ilościach w trakcie tak zwanego stresu oksydacyjnego, czyli zwiększonego zapotrzebowania na energię przez komórkę. Wtedy mechanizmy kompensacyjne nie zdążą zneutralizować wszystkich powstających rodników hydroksylowych i część z nich trafia do cytoplazmy, powodując szkody cytoplazmatyczne, które z kolei komórka musi naprawić i potrzebuje jeszcze więcej energii, a więc jeszcze nasila stres oksydacyjny. Natomiast jeżeli człowiek oddycha wodorem, odpowiednim stężeniem wodoru, wtedy, proszę Państwa, te rodniki są od razu neutralizowane, stres oksydacyjny wygasa. Jest już sporo, proszę Państwa, badań
prawdziwych, nieoszukiwanych. W dzisiejszych czasach, proszę Państwa, znaleźć badanie, które jest prawdziwe, jest dużą trudnością. W tej chwili praktycznie spotkałem się z stwierdzeniem, że ponad 90% badań to są badania sponsorowane, a więc na zamówienie. Takie, jakie się chce wyniki, takie z tego badania wychodzą. Po prostu jest ogromna manipulacja i podręczniki medyczne naprawdę tak mocno mieszają kłamstwo z prawdą, że tylko naprawdę wyjątkowo bystre umysły potrafią to odróżnić. Bo kłamstwo, jeżeli się dokładnie pomiesza z prawdą, trudno jest to odróżnić, bo wszystko wydaje się prawda, 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 no tutaj nie wiemy, ale nasz umysł myśli nie wiemy, no ale jeżeli tutaj była prawda, to też prawda. A to jest tak sprytnie zrobione, żeby to właśnie przeszło. No i wtedy jesteśmy niestety, jak to niektórzy mówią, z ręką w nocniku, bo się daliśmy zwieść. Trzeba uważać. Bardzo proszę, jeżeli są pytania. Mam takie pytanie, czy teoretycznie i praktycznie, ile możemy sobie życie wydłużyć? To teoretycznie... Pytanie jest, ile teoretycznie, ile praktycznie możemy sobie wydłużyć życie? Całe życie mieszkał w takiej komorze, do ilu lat? Pytanie, jeżeli by ktoś całe życie mieszkał w normobarii, jak długo mógłby żyć? Takie pytanie. Powtarzam, gdyż no, tutaj nie wszyscy słyszą. Otóż, proszę Państwa, no, tutaj mamy zagwozdkę. Gdyż mamy jeden udokumentowany przypadek, że naukowcy tego nie podważają, życia takiego Chińczyka, Li Qingyuna, który żył 256 lat, ale on nie korzystał z normobarii. On stosował, już dziś wiemy, on jeszcze nie wiedział, pan Li Qingyun, on nie wiedział, dlaczego udało mu się przeżyć tak długi okres. Notabene on opowiadał, że jego mistrz, który uczył go sztuk walki i pracy z energią, żył 500 lat, no ale to nie jest udokumentowane. Akurat gdy chodzi o Li Qingyuna, to jest to udokumentowane, gdyż no, przy okazji był tak zwanym radcą cesarskim i w związku z tym, gdy ukończył 150 lat, no, kancelaria cesarska wystosowała list gratulacyjny z okazji skończenia 150 lat. Te archiwa były bardzo skrupulatnie przechowywane i tutaj naukowcy nie mają wątpliwości, że tam jest porządek. Odkryto następnie drugi list, również gratulacyjny, już inny cesarz był, z okazji skończenia 200 lat. No i w związku z tym no, mamy dokumentację, więc to jest no, udokumentowane, że tyle żył. Ale no, przyjmując za prawdę słowa Li Qingyuna, że jego mistrz żył 500 lat, my w tej chwili możemy domniemywać, że idąc drogą, którą odkryliśmy w dzisiejszych czasach, czyli mechanizm, który spowodował przeżycie 256 lat, to jest mechanizm sztukowania telomeru drogą przyjmowania wyciągu z zioła tarczyca bajkalska, bajkaliny. Gdyż ta sprawa została zbadana i opisana. I proszę Państwa, co jest najważniejsze, przy okazji, a więc nie
Tutaj nikt tego badania nie zrobił po to, żeby wykazać to. Nie, bo wtedy to można by mieć wątpliwości o intencje tego człowieka. To wyszło przy okazji, że właśnie tarczyca bajkalska powoduje taką przemianę w komórce, że komórka, która miałaby obumrzeć w najbliższych miesiącach bądź latach, czyli taka, która już nie może się odnowić, uzyskuje możliwość jeszcze pięciokrotnego odnowienia się, czyli telomer tej komórki, czyli taki licznik podziałów komórkowych, a zarazem licznik no, w długości życia pośrednio, ten telomer wydłuża się o 5 podziałów, a więc jeżeli ten nauczyciel Li Ching-yuna, który według niego żył 500 lat, stosował regularnie tarczycę bajkalską, bajkalinę, to proszę Państwa, odpowiedź na Pana pytanie jest następująca. Nawet bez normobarii stosowanie bajkaliny może spowodować niemalże nieśmiertelność naszego ciała. Bo jeżeli jest nieśmiertelność komórki i wszystkich komórek, to to przekłada się na nieśmiertelność makroorganizmu całego. Gdyż no, dlaczego umieramy? Bo umierają nasze komórki i w pewnym momencie w narządach podtrzymujących życie jest ich już za mało energii i ten organizm cały obumiera. Jeżeli te komórki nie obumierają, a właśnie w tym sensie, że przyjmując regularnie bajkalinę, my nie doprowadzamy do zmniejszenia liczebności komórek w naszych narządach, czyli, proszę Państwa, no, niemalże nieśmiertelność. No, oczywiście możemy wpaść pod tramwaj, możemy zachorować na jakieś zapalenie płuc i umrzeć no, z innych powodów, ale nie z powodu wyczerpania się możliwości życia wynikające ze spadku liczebności na naszych komórek. Ale więc stosowanie długofalowo, ale z przerwami bajkaliny jest receptą na, no, powiedziałbym, nieśmiertelność. Tyle, że to jest taka nieśmiertelność, ale w ciele człowieka starego. Gdyż jak wyglądało życie Li Ching-yuna, patrząc na niego z zewnątrz? No, opisy są. Więc on tak jakby normalnie się postarzał, a następnie, przepraszam, ataki much tutaj są, a następnie już jako stary człowiek żył około 150 lat. Nie zmieniając się, ani nie zmniejszał się, bo wiemy, że osoby starsze są mniejsze, prawda? A to wynika ze spadku liczebności komórek, które budują nasz organizm. Więc jeżeli Li Ching-yun, bo on był takim bardzo intuicyjnym, znakomitym zielarzem, który wiedział, jakie zioło zastosować, żeby organizm funkcjonował najlepiej. I akurat bajkalina w zielarstwie chińskim jest jednym z głównych środków stosowanych, jako no, tak dość powszechnie. I on prawdopodobnie w odpowiednich czasach tą bajkalinę łykał i w związku z tym nie kurczył się, nie zmniejszał się. I jego potencjał energetyczny był cały czas dobry, gdyż do końca praktycznie był sprawny, umysł jasny i tak dalej. Ale jeżeli by Li Ching-yun
oprócz przyjmowania bajkaliny przeniósł się do warunków normobarycznych, to proszę Państwa, tam uruchamiają się jeszcze inne mechanizmy, które wzmacniają nasze zdrowie. Między innymi mechanizm, który jako jeden z takich sztandarowych mechanizmów, to jest zwiększenie liczby komórek macierzystych pod wpływem posiedzenia w normobarii. Jeżeli tam przyjdziemy i posiedzimy te półtorej godzinki, to takie standardowe takie posiedzenie, to proszę Państwa, wychodząc, badając sobie krew przed wejściem i po wyjściu, patrzymy, mamy nie, załóżmy 20 komórek macierzystych na 100 tysięcy białych ciałek krwi, a 40, mniej więcej 100%. Niektórzy mają 300%, inni mają 50%. Standardowo około 100% więcej. A więc mamy następny mechanizm, który powoduje, że długość życia potencjalnie jak najbardziej może się wydłużyć, gdyż nawet jeżeli liczebność komórek w naszych narządach wewnętrznych spada, bo ktoś na przykład nie przyjmuje sobie bajkaliny, a więc komórki wchodząc w apoptozę po senescencji zmniejsza się ilość komórek, załóżmy w wątrobie, czy w sercu, czy w mózgu, ale jeżeli mamy podwyższony poziom komórek macierzystych, to one migrując do tego narządu, który ma zmniejszoną ilość komórek macierzystych, dzieląc się, przekształcają się w komórkę tego narządu i ten narząd odzyskuje utraconą komórkę dzięki mechanizmowi komórek macierzystych. Normobaria to powoduje. Ale co powoduje normobaria? Jaka różnica w porównaniu z bajkaliną, która właśnie doprowadzała do... przepraszam. Kolejny atak z powietrza. Jaka różnica? Otóż przez wyredukowanie stresu oksydacyjnego, czyli przez zobojętnienie rodników hydroksylowych, nasze komórki nie psują się z taką szybkością, z jaką się psują w tej atmosferze tutaj. I procesy naprawy komórkowej również są przyspieszone. I w związku z tym komórka nie musi się tak szybko odnawiać poprzez podział komórkowy, czyli poprzez mitozę. Czyli mitozy zamiast, tak jak uważa się przy fibroblastach, co 2 lata komórki ulegają mitozie, żeby odbudować swój metabolizm. Tak może być nieco 2 lata dzięki wyhamowaniu stresu oksydacyjnego, ale co 20 lat na przykład. I jeżeli my chociaż tylko te 2 mechanizmy, jeszcze innych mechanizmów nie znamy. Owszem, podejrzewamy, ale jeżeli byśmy te 2 mechanizmy nałożyli na siebie, to praktycznie długość życia człowieka w normobarii i w dodatku przyjmującego bajkalinę jest nieograniczona. A więc czy odpowiedziałem panu na pytanie? Prawie, że odpowiedziałem. No, dziękuję. Czy są jeszcze... Pani Pierre. Chciałam się zapytać, czy są jakieś przeciwwskazania? Czy osoba, która ma rozrusznik serca, może korzystać z tej komórki? To pytanie, że tak powiem, żelazne. Czy są przeciwwskazania do przebywania w normobarii i rozrusznik serca? Otóż, proszę Państwa, jeżeli pomyślimy o tym, czym jest normobaria, no to przeciwwskazań nie może być. No, nie może być.
bo tam warunki są znacznie korzystniejsze niż tu. Raczej przeciwwskazaniem jest wychodzenie z normobarii na te warunki takie marne, które tutaj są. Tam są dobre, takie jak organizm potrzebuje, a tutaj niedostateczne. A więc, proszę Państwa, normobaria nie może mieć żadnych przeciwwskazań. Owszem, są pewne sytuacje, bo no, normobaria no, nie istnieje, proszę Państwa, tak, żeby ktoś wszedł i żył tam cały czas. Nawet ja, który chyba w Polsce najdłużej przebywam w atmosferze normobarycznej, bo codziennie tam nocuję, a więc te przynajmniej 8, 10, 12 godzin jestem w środku. No ale co? No przyjechałem tutaj i co? No i już niestety lipa. Nie jestem w warunkach normobarycznych. No niemniej organizm mój jest nasycony na tyle wodorem, że przynajmniej dobę mogę być poza i nie stres oksydacyjny jest wyhamowany. Mniej więcej dobę po posiedzeniu w normobarii stres oksydacyjny jest wyhamowany. I czy istnieją przeciwwskazania? Więc są pewne problemy na przykład z wejściem albo z wyjściem. To znaczy kompresja bądź dekompresja. Ale to są przeciwwskazania względne. Bo proszę Panią, my przecież i tak jesteśmy narażeni i na kompresję i na dekompresję, żyjąc tu, w tym miejscu. No bo przecież jest raz wyż, a raz niż. A więc mamy kompresję, dekompresję. Tyle, że proszę Państwa, tam ta dekompresja jest no, przynajmniej szybka, nie? I to dla 99,5% bywalców normobarii jest to żaden problem. Niektórzy nawet, proszę Państwa, nie muszą robić jakichś takich ruchów albo coś takiego. Dla mnie wystarczy, że sobie cofnę język do gardła, o tak o, i już mi się otwiera trąbka Eustachiusza i nie ma zagadnienia. Ale nawet w sytuacji, gdy ktoś ma kompletnie zakitowaną trąbkę Eustachiusza, czyli na przykład ma jakiś ból zęba i tam jest infekcja i węzły chłonne okolicy trąbki Eustachiusza są spuchnięte, i wtedy trąbka Eustachiusza się skleja. Ona oczywiście się rozklei, gdy ustąpi ten obrzęk. Ale gdy ona jest sklejona i nawet te próby, tak zwana próba Valsalvy, polegająca na tym, że zamykamy usta, zamykamy nos i dmuchamy mocno, czyli wytwarzamy nadciśnienie w płucach i w gardle i tutaj w nosie. Jeżeli nawet takie zwiększenie ciśnienia nie przełamie tego sklejenia się trąbki Eustachiusza, bo w większości wypadku jak się tak pociśnie, to tam słychać takie pi i już. I już słuch jest w normie i ból znika, nie? Ale jeżeli tego nawet nie potrafimy, to proszę Państwa, można inną drogą po prostu sobie podnieść ciśnienie, aż zacznie boleć ucho. Wtedy stop. Nie podnosimy dalej. Co się dzieje wtedy? Czekamy 2 minuty, 3 minuty i patrzymy, a ból, który był na takim poziomie, stopniowo zmniejsza się, zmniejsza, aż znika. Wtedy co robimy? Dopuszczamy ciśnienia i znowu zaczyna się ból. Stop. Czekamy, bo krew naniesie. Jeżeli tam jest podciśnienie, to krew odda gaz do jamy bębenkowej i wtedy wyrówna się ciśnienie, ból znika, ostrość słuchu wraca, bo musi być wyrównane, to wtedy jest dobry słuch. A więc, proszę Państwa, odpowiadając na pytanie, nie ma przeciwwskazań do korzystania z normobarii, gdyż
Wszystkie parametry tylko zdrowie wzmacniają. Przyspieszają procesy regeneracji i tak dalej. A więc przeciwwskazań nie ma. Są ewentualnie przeciwwskazania do szybkiej kompresji i szybkiej dekompresji. No bo wtedy to ucho może być zatkane. Rozruszniki z serca, proszę Państwa, w tej chwili już nie ma najpewniej starszych rozruszników jak 10-letnie, bo już te osoby zmarły, które miały dawniej wstawione, a już te 10-letnie rozruszniki są odporne na zmiany ciśnienia w zakresie 1000-1500 hektopaskali, więc nic się złego nie dzieje. Wszystko jest tak, jak trzeba. Jeszcze pytania pani miała, przepraszam, pani, proszę mów. Głośno. Chodzi mi o zastawki sztuczne, bo mi brat ma 20 lat. Sztuczne zastawki. No świetnie. No, jeżeli ma się sztuczne zastawki, proszę sobie usiąść. Tak? Borelioza, która niby zaleczona jest. Zaleczona borelioza. No dobrze, zaraz się ustosunkuję. Sztuczne zastawki. Czy, pytanie, czy w tych sztucznych zastawkach są jakieś obszary gazowe, czyli jest tam jakiś gaz? No nie ma. No to wzrost ciśnienia od 1000 do 1500 i w dół nie wpływa w żaden sposób na obszary wodne, roztwory czy ciała stałe. Tylko gazy ulegają ściśnięciu bądź rozciśnięciu przy kompresji, dekompresji. A więc nie ma przeciwwskazań. Borelioza, proszę Państwa, borelioza jak każda przewlekła choroba. Jeżeli człowiek z przewlekłą chorobą wejdzie do środowiska, w którym procesy naprawiania są od 2 do 5 razy szybsze, to co się stanie? No, będzie rozrzedzona krew. Nie ma wpływu, bo to jest, tam nie ma gazu. Więc nie ma absolutnie. Proszę pytanie pana. Najważniejsze pytanie. Ile by pan zalecał minimum takie na miesiąc? Ile minimum, prawda? Żeby no, uzyskać ten pełny efekt, tak? Chociaż efekt. No, proszę pana, no to zależy o jaki efekt nam chodzi. Jeżeli chcemy jako efekt uzyskać powiększenie o 100% komórek macierzystych, to wystarczy raz wejść i już jest. Tylko że te komórki macierzyste, owszem, one wzrosną o 100%, ale już za 2 dni są na poziomie sprzed wejścia. No bo po co są komórki macierzyste w podwyższonej ilości we krwi? No nie po to, żeby krążyły we krwi, tylko po to, żeby się jak najszybciej implantowały do narządów, które je potrzebują. Więc no. Natomiast no pan najpewniej myśli, jaka minimalna ilość posiedzeń, aby no na przykład uzyskać efekt, jakby to powiedzieć, długowieczności. A to już odpowiedziałem na to pytanie, tylko pan by chciał uzyskać jeszcze bezpośrednio. Więc jeżeli jesteśmy na posiedzeniu, bo standardowe posiedzenie 1,5 godziny, to ochrona wodorowa, czyli przeciw rodnikom hydroksylowym, około doby się utrzymuje. A więc no, zmniejsza się ilość uszkodzeń, a więc proces starzenia się jest opóźniony. No, wypadałoby codziennie sobie zrobić posiedzenie. I wtedy mamy już taki stan całkiem przyzwoity. No, to jest kłopotliwe. Dlatego, proszę Państwa, raczej ja tutaj już po raz chyba 10, nie no, chyba tyle razy tutaj nie występowałem, ale zachęcam wszystkich, żeby sobie w głowie tutaj postawili takie coś. Będę mieszkał w Normobarii, w swojej własnej Normobarii, którą sobie albo zbuduję, albo kupię i będę mieszkał.
Dla niektórych osób łatwiej jest zbudować, dla innych o wiele łatwiej. Następny atak z powietrza, proszę Państwa. Dla innych o wiele łatwiej jest kupić. No bo gdy ich czas pracy jest drogi, to jemu łatwiej jest wyciągnąć małą walizeczkę ze 100 złotówkami i zamienić za gotową normobarię, niż samemu budować, prace budowlane. O, nie jest dobrze, proszę Państwa. Nie, nie, nie. Atak z powietrza niestety permanentny, czyli grobaliści czuwają, puszczają tutaj, tak. Dalsze pytania, bardzo proszę. Jak zbudować, jak można? A. Jak zbudować? No proszę Państwa, jest takie powiedzenie, nie święci garki lepią. Gdybym był, proszę Państwa, święty, to bym mógł powiedzieć tylko ja, prawda? No bo jestem święty, więc zbudowałem normalnie. Nie, nie, nie. Otóż, proszę Państwa, to się buduje prosto. No. No, najprościej jest wziąć tą walizkę ze 100 złotówkami i zamienić za gotową i już jest, nie? Ale no, większość z nas ma, nie ma tej walizki, bo te 100 złotówki to by jeszcze znalazł, nie? Ale z tą walizką jest problem, gdyż no niestety gotowy kontener normobaryczny, który już jest obstalowany na placu inżynierów, którzy zbudowali moją normobarię, no już jest obstalowany za 1 300 000. No to niestety kosztuje. Raz, że no, te wszystkie rzeczy, no plus praca, plus no, te doświadczenia, które no, jeżeli ktoś będzie pierwszy raz budował, no to będzie musiał w wielu punktach wyważać otwarte drzwi. No chyba, że się zwróci do nas, my podpowiemy, bo pomagamy osobom, które sobie same budują normowanie. Podpowiadamy jak, żeby uniknąć niepotrzebnych błędów, które myśmy uczynili robiąc normobarię. No jak? No po prostu no. Normobaria musi mieć przynajmniej 60 metrów kubicznych objętości. Poniżej odradzamy. Oczywiście można zrobić, ale to jest błąd. Bo zbyt często trzeba wtedy modyfikować atmosferę, a wtedy nie nadążamy z dodatkową produkcją tlenu i wodoru. No i kłopot. Chociaż 60 metrów kubicznych. No w środku, no to już jakie kto ma estetyczne zapotrzebowania. No. Jedni zrobią prostą, a drudzy zrobią piękną. No to już toaleta musi być oczywiście w środku, bo czym różni się normobaria od hiperbarii, od komór hiperbarycznych? Otóż komory hiperbaryczne, proszę Państwa, generalnie, gdy nie ma w środku użytkowników, są otwarte i ciśnienie w nich jest 1000 hektopaskali. Dopiero gdy wchodzą użytkownicy, wtedy się zamyka i pompuje. A normobaria, proszę Państwa, tam atmosfera stale jest taka, jak należy, tylko przechodzimy przez śluzę, która stwarza możliwość przejścia z 1000 do 1500, no podobnie tak jak na statkach kosmicznych, nie? Że wchodzimy do śluzy, tutaj jest 0 hektopaskali w kosmosie, wchodzimy do śluzy, zamykamy i napuszczamy powietrza 1000 i wtedy otwieramy i jesteśmy w środku, bądź podobnie jak jest na łodziach podwodnych, prawda? Też są śluzy, że tam płetwonurkowie, zależy na jakiej głębokości, jest śluza, prawda, więc on wchodzi do śluzy, ma tutaj ten cały ekwipunek,
Następnie dobija się ciśnienie wyrównujące ciśnienie hydrostatyczne, która jest na tej głębokości. I wtedy otwieramy luk i możemy wypłynąć sobie. Więc to jest analogiczne. I właśnie normobaria tym się różni od hiperbarii, że tam atmosfera stale jest ta sama. Oczywiście parametry są w pewnej zmienności, pewna histereza, ale to nie odgrywa roli, gdy nie są to duże wahania, gdy chodzi o działanie zdrowotne normobarii. I dalsze pytania. Bardzo proszę, czy to już wyczerpany temat? Tak, żebyśmy może... A, jest pytanie, przepraszam, ale głośno. Będę mówiła. Czy komora normobaryczna też chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym? Proszę Państwa, ze znanych mi komór normobarycznych jeszcze... A nie, przepraszam, jest jedna komora wykonana z drewna, ze sklejki. Tak, ze sklejki 5-centymetrowej sklejki w formie prostopadłościanu i oczywiście tam łańcuchy, wzmocnienia, bo to, no, to jednak są ogromne siły, 5 ton na każdy metr, ale poza tą jedną wszystkie komory są zbudowane z blachy stalowej 5 mm, która tworzy puszkę Faradaya, oczywiście, więc promieniowanie elektromagnetyczne jest tam wycięte. Odpowiedziałem na pytanie? Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę o... Czy można się zapisać na przykład do pana doktora, bo czy pan doktor udostępnia tą komorę, czy też... Proszę Państwa, w tej chwili komór normobarycznych w Polsce jest już znacznie ponad 50, myślę, że dochodzi do 100 i podejrzewam, że ponad 90% to są komory, które zgadzają się na udostępnianie. A gdzie Pan mieszka? Wrocław. Mieszka we Wrocławiu. No to z Wrocławia przyjeżdżają do mnie ludzie, ale we Wrocławiu też jest już komora normobaryczna na ulicy Czajczej od Czajki. Tam za mostami za Kochanowskiego, po prawej stronie. I jak najbardziej takie posiedzenia standardowo trwają 1,5 godziny. Koszt przeważnie jest około 100 zł, czyli w porównaniu do posiedzeń w komorach hiperbarycznych, no to są ceny bardzo umiarkowane. W hiperbariach to są wielokrotność tego. W Krakowie też jest? W Krakowie chyba nawet dwie są. No trzeba po prostu wpisać w wyszukiwarkę normobaria Kraków, normobaria Wrocław, normobaria Ostróda. Proszę bardzo, dwie komory są w Ostródzie normobaryczne. Byłem na otwarciu obydwóch komór. Jedna komora, w której ostatnio byłem, proszę Państwa, jest 50 metrów od słynnego kanału Elbląskiego. No tak o widać, no, tam przepływają sobie statki, motorówki, łodzie. Bardzo piękne miejsce. Dalsze pytania, proszę. Temat wyczerpany. Wszyscy wszystko wiedzą. Bardzo dziękuję za uwagę i dużo zdrowia. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta.
Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.